Daveson, mamy bardzo duży problem. Kloc odwala i trzeba rozwiązać jego zagadki. Siemano dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, jest ze mną dzisiaj Dave Żaba. Dave! Serdecznie was witam, dawno mnie tu nie było, ale wracam. Witamy, witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, prawda, wspólny, prawda, szefów tutaj, prawda. O, odwieszam lampę na górę. Słuchajcie, dzieje się mega dużo dziwnych rzeczy na Palionowie. Przede wszystkim w ostatnim odcinku znaleźliśmy tajny pokój od mojego klona, w którym były jakieś w ogóle wiadomości o jakiejś pacjentce M. My u Dave'a już doszliśmy do wniosku, że może to być Milki. Wy też pisaliście mi w odcinku pod poprzednimi odcinkami, że Milki jest na Palionowie, jest uwięziona przez kloca. My totalnie nic o tym nie wiedzieliśmy, ale to by się wszystko składało w jedną łączną całość. U Dave'a był poprzedni odcinek, w którym robiliśmy wiele różnych rzeczy, dochodziliśmy do tego, gdzie cokolwiek mogło być, więc zanim obejrzycie ten odcinek, koniecznie wbijcie do Dave'a i zobaczcie, ponieważ to jest kontynuacja. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to musicie koniecznie tamten odcinek obejrzeć. W każdym razie, Daveson, ale się rozgadałem. Ja powiem ci, że przypomniałem sobie właśnie w przerwie między nagraniami u ciebie, a nagraniami u mnie, że ja w sumie widziałem piramidy, o których była mowa u ten. Co? Widziałem piramidy i możemy tam zajść, możemy zajść do piramid, stary, serio. Dobra, no to my i możemy je przeszukać, tylko to jest w sumie niedaleko, no. Gdzie jest ta piramida? Gdzie ona jest? W jakim miejscu? Czekaj, chodź, są dokładnie dwie, tylko czekaj. Najpierw musimy inną rzecz załatwić. Do piramid pójdziemy na samym końcu, bo najpierw musimy pójść na wyspę klona, muszę ci pokazać te książki dotyczące pacjentki M, ponieważ tam też sporo rzeczy możemy się dowiedzieć, które mogą nam pomóc później przy tych piramidach. Dobra. I potrzebuję twojego świeżego umysłu w tym temacie, więc czekaj. Musimy. No, ja bym musimy chciał, łódkę znaleźć. Pani Marzena, pani no. Marysia może jakaś. Tak, kurde, pan Mariusz. Czekaj, chodź w tamtą stronę, chodź szybko, chodź. Dobra, chodź Daveson w tamtą stronę, chodź. Czekaj. Szybko, bo tam jest łódka, która na nas czeka. Okej. Masz tutaj łódki już? Bo tutaj ja pamiętam, że jak ja tutaj płynąłem, to nie było łódek, czekaj. Trzeba sprawdzić, ale chyba nie ma żadnych. Nie ma łódek, o nie, stary, mamy problem. Zrobimy z tego, co tutaj mamy. Dobra, szybko rozwalam tutaj. Bierz drewno, no, stąd, ja też wezmę stąd. No już mi starczy, wiesz? Już tak? Nie musisz zbierać więcej, tak, bo tu już robię. Ja teraz zdałem sprawę, że po raz kolejny tutaj robię łódkę w ten sposób. Ja też już raz nie miałem, dobra, chodź. Zbierz ten crafting, może lepiej, żeby tu nikt tego nie widział. Okej. I lecimy z tematem. Dobra, dawaj, musimy polecieć na wyspę klona. Tam, stary, się dzieją rzeczy straszne. Jesteś? Dobra, siedzisz. Jestem. Uwaga, podróż, wielka podróż. Dodatkowo, stary, pokażę ci coś później, jak wrócimy na Palionowo, bo będziemy musieli tutaj sporo tym wrócić. Mam zbrojownię, którą przygotowywałem właśnie na taką ciężką chwilę i wydaje mi się, że to jest moment idealny na to, żeby tą zbrojownię wykorzystać. Bo zbroja by przydała, nie mam w ogóle żadnej zbroi jeszcze takiej solidnej, no trzeba by było zbroję. Trzeba, no ja. Ale tam są diamentowe, są ulepszone, wszystko, stary. Zaraz jak ci to pokażę, to jest najlepsze miejsce na świecie, kurczę. Ja to przygotowywałem właśnie na taką chwilę. Dobra, zbliżamy się do wyspy klona. Stary, tam się dzieją naprawdę powalone rzeczy, jak zobaczysz to. Na szczęście mojego klona nie ma teraz na serwerze, więc jesteśmy na spokojnie, damy radę. Dobra, okej. On się tam w ogóle, widzisz, jak on się rozbudował? Przepływałem czasem, wiesz, ja się zastanawiałem, kurde, co to jest. No, a on się tu mega rozbudował, stary. To co on tutaj wyczynia, to jest. Zdrzyłem rybę. Co zrobiłeś? Uderzyłem rybę. Co? Nie wiem, jak. Naprawdę? Ej, ale mi się ten nie mogę. A nie, dobra, już mogę, żartowałem. No dobra, to ale ty jesteś żartownik. Dobra. Co jest? Tam jest moja baza, tam ja zrobiłem bazę wypadową, którą tutaj mam jakby, żeby go obserwować, nie? Dobra, chodź tutaj do środka. Szybko na dół, bo on tutaj ma tyle tajnych przejść, stary, że to jest posrane. Chodź tu jest krowa Maja. Krowa Maja oczywiście. Dobre, czy on jest w końcu zły? No właśnie, mi się wydaje, że on w ogóle z klocem współpracuje. Bo na to by wychodziło. Wychodzi na to, że on współpracuje z klocem, bo on tutaj takie rzeczy odwala. Dobra, patrz, i tu jest. Tu ma takie biuro sobie zrobił. Widzisz to? Ale patrz to. Klikam tu przycisk. I tu. Schodzimy na dół. Co? Gdzie no, kliknij przycisk, ten po lewej stronie. Jak stoisz, patrzysz się w stronę drabinki, po lewej stronie przycisk koło biurka. A? Tu? Nie. A może tu? Tam jest dużo przycisków właśnie do tego, żeby to tak scrollować. Dobra, ja ci otworzę z tej strony. O, mam. Widzisz? Dobra. I patrz, co on tu ma, Co, jaka kamera? On tu, stary, w ostatnim odcinku było tak, że on tutaj stał. No, normalnie. On tutaj w ostatnim odcinku, jak wczoraj nagrywałem, stał i gadał z kimś i zwracał się do niego panie i coś tam. Więc... Co? No, ja tu byłem za tym, bo ja miałem wypitą miksturę na oddychanie podwodne. Ale stary, to nie jest wszystko, bo stoisz właśnie w miejscu, gdzie się dzieją kolejne rzeczy. Chodź tu. O kurde, fix. I patrz, tu jest 13 książek i 13 dni, które opisują cały schemat. Cały schemat po kolei opisują, no.
Ale zacząłeś od ostatniego, widzisz? Tu musisz ja od początku tym, zacząć. Ale właśnie chciałem, bo czasem na, ja lubię spoiler. Aha, no to nieźle. Patrz, no, no. Dobra, patrz, po kolei czytamy. Znowu tak samo jak u ciebie no, czytaliśmy ten. Dobra, ja pierwszy. Dobra. Pani M porwana i umieszczona w ochronionym skarbcu. Mam dawaj drugi. Informację, wziąłeś drugą książkę. Aha. To masz tutaj. Dobra. No. Ona jest dezorientowana, nic nie je. Pacjentka chce uciec, wie, że coś jest nie tak. Ona pyta o swoich przyjaciół. Ona pyta mnie, czy... Kolejne. Ona szarpie kraty i krzyczy. Pacjentka dostała leki uspokajające i przespała cały dzień. Ja wolę, ale creepy, co no. To jest? Pacjentka uciekła z klatki, ale wróciła, bo nie znalazła wyjścia ze skarbca. Ona stała się agresywna. Jezus święty. O, wziąłeś znowu. O, znowu zabrałem. Czekaj, bo dopisałem coś tutaj. Pacjentka krzyczy i atakuje strażników. Czekaj, masz tą książkę? Okej, czekaj, czytam. Pacjentka mówi do strażników Szczypson i Dave. No, co właśnie, jest? To mnie najbardziej zryło beret. Pacjentka uspokoiła się. Pacjentka nie odzywa się. Pacjentka zamilkła. Ostatnie trzy dni, stary. Milka. I tu patrz, widzisz to? Pacjentka M na tabliczce pisze. Faktycznie. No i kowadło. Ty, a wiedziałeś, że ja mogę nazwać przycisk? Jaki fajny przycisk. No weź! Nienawidzę cię. Dobra, chodź stąd. Dobra, Davison. Kurczę, nie mogę wyjść stąd. Co jest? No. Co jest? O, dobra, wyszedłem. Dobra, zamurowuję to. Dobra. Chodź, idziemy stąd. Ej, ale mi się wydaje, że ten, że to może być, kurde, serio Milki, no bo skoro... No tak, zamilkła. I jeszcze w ogóle zamilkła, milk... No mówię, nie, no, no mówię. Ja pierdzielę, jak to się łączy się wszystko. Wszystko w jedną sprawę. Ty, to może zamilkła wcale nie oznaczy, że jest cicho. No właśnie, że zamilkła, że... Czaisz? Takie może, albo że... No, że zamilkła, albo że nie wiem, że coś się z nią stało dziwnego. Dobra, chodź. No, na przykład, dobra. I teraz musimy wrócić stary sporetę na palionową. Uzbroimy się i pójdziemy do tych piramid. Bo to, co tam. To najgorsze w tym wszystkim jest to podróżowanie, kurczę, tymi łódkami z jednej do drugiej strony. To prawda, aczkolwiek powiem ci, że takie morskie opowieści też są fajne. Mogę morskie. Zaśpiewać jakieś morskie opowieści. Tak, dobra, zaśpiewaj jakąś morską opowieść. Był sobie raz żeglarz, był sobie raz Bulson. I nie mam pomysłu walić wszystko, trudno. Nie pamiętam, jak to szło. Ale było jakoś. Jaka dobra nuta, moja ulubiona. Jest ugrana, morskie opowieści grane, więc płyniemy dalej. Był sobie raz Szybson podłoga, zgubiła się jego żona, choć już była i nietrafna. To trzeba ją znaleźć. Hej, szukamy Milki, będzie ona znaleziona. A może to jest marzena? Dowiemy się jutro, albo dzisiaj. Dobra, kozak, no idealnie nam, super. I to było idealne, bo patrz, jak szybko minęła nam podróż. Idealnie, tak o, od razu. Dobra, chodź, szybko lecimy na Parionowo. Do mojego, prawda, jak to się mówi, do mojej zbrojowni. Tam ogarniemy, co trzeba. A w ogóle tak swoją. Zbrojownię, ja w ogóle nigdzie nie widziałem, a. No widzisz, bo ona jest perfekcyjnie ukryta. Perfekcyjnie jest ukryta, stary. To nie, to właśnie to jest to? Nie, gramy w zimne, w ciepło zimno, ja ją znajdę. Ja to. Tak? Dobra, no to dawaj. Dobra. Przedawaj. Czekaj, już idę do twojego domku i zobaczymy, czy mi się uda. Wydaje mi się, że to nie... To, znaczy, myślę, że znajdziesz ostatecznie, ale... Ale no, ale zobaczmy, kurczę, za wiesz. Którym, za no, za którym razem. No to startujemy, uwaga, no start. Okej, dobra, czekaj. Na pewno będzie gdzieś... Zimno. Dobra. Cieplej, zimno. Tu cieplej, tak? Cieplej. Tak. Cieplej. Ciepło, bardzo ciepło. Ojojoj, patrz jak idealnie trafił. Patrz jak idealnie trafiłeś, no. I patrz to, tu w ogóle jest idealny system oświetlenia. Wow, ej, ale widzisz? To w ogóle jak to działa? No ja, normalnie, to co? Są bardzo tajne taktyki, ale patrz, tu sobie zapalamy. Jak to zrobić? Ej, ale serio, jak to zrobić? Jakie fajne. No, ściśle tajne to jest. Nie no, patrz, robisz coś takiego, dajesz pod to z glowstone'a i dajesz tak i to już działa. Serio? No, ale... dobra i teraz patrz, jeden strój jest mój, drugi jest twój, więc się uzbrój w cierpliwość i w, prawda, w zbroję, jaką dobra. Trzeba. Bo od dzisiaj to jest to, co będzie nas chronić z tą walką z klonem. I obok masz rzeczy w skrzynce, też ważne. Płomień, ale kilof potężny. No, ja odkładam tu wszystko, co miałem. I zostawiam tylko to, co jest potrzebne, no.
Dobra, czyli wszystko odkładamy i za... Dobra, okej. Okay. No bierz tylko to, co na pewno użyjesz, nie? Dobra, żadnych zbędnych rzeczy. Ta. Okej, okay. Dobra. To przed... Sorry, musiałem sprawdzić, czy działa. No nie, ała! Działa, zdecydowanie działa. Dobra, chodź, to już... O kurczę, czekaj, muszę się jeszcze cofnąć po jednego kobla, żeby zamurować to, żeby tutaj... A ja klikamy, to mi się buguje equipment. Czemu ci się buguje equipment? A dobra, już mi się jednak nie buguje mój equipment. Dobra, chodź tutaj na górę. Musimy lecieć w stronę piramid. Jasna sprawa. Dobra, uwaga, tu zamurowujemy, chodź. Jedna piramida jest w tamtą stronę jest jedna piramida. No to w drogę! No to, no, jak to się mówi, komu... O kurczę, czekaj, bo ja flaków nie mam założonych. Nie mam flaków założonych i od razu dostałem obrażenia. Dobra, lecę tam, uwaga, pum! Mówię, że to jest jakaś piramida, dobra. Tak, piramida. Tam jest, najpierw jest wioska i za nią jest piramida. Ja tam kiedyś byłem, no wydaje mi się, że... Klot mógłby to chcieć jakoś wykorzystać. No, w sensie, byłem tam, bo po prostu szukałem tego, kamienia nieskończoności i on był ukryty kiedyś w tym, jak to się nazywa. Mm. On był kiedyś ukryty w tej piramidzie takiej, co ci już chyba kiedyś pokazywałem w ogóle. Pamiętasz? Dobra. Nie, właśnie nie kojarzę. O, tu jest piramida, widzę. Widzę tą piramidę, no. No to dawaj do niej, jestem, Jestem w niej. Ta? Dobra, czekaj, już tam lecę też. No. Uwaga, dobra. O kurczę, czekaj, bo przestrzeliłem się kapeczkę. Dobra, czy musimy przeszukać tą piramidę, czy tutaj czegoś nie ma podejrzanego, bo wydaje mi... O kurczę, czekaj, tu jest jakaś skrzynka. Ej, ja nie wiem, czy ona tutaj była. Dobra, nie, jestem dobry. Na dole. Proch, zbroja, proch. Ej, dobra, nie, biorę to zbroję dla konia i siodło, w sumie może się przydać, ale tu nic nie ma. Ja biorę proch, bo będę robić jutro planka. Ej, TNT jest. Wow! Jezus święty, się bałem, że ty mnie zrzuciłeś, dobra. Nie. Dobra, chill out. Dobra, wychodzę stąd. Wezmę tu TNT, może się przydać, stary, do czegoś kiedyś. Weź to TNT, no, ja jeszcze mam dwa tysiące. Dobra, ty już jesteś też na górze, dobra. O, dobra. Uwaga, dobra, wychodzę. Czyli, stary, ta piramida to nie jest to. Czekaj, to nie chodzi o tą piramidę. Wyższe piętro, bo... No, wyższe, myślę, że wyżej nic już nie będzie, ale dobra, no, masz rację, sprawdźmy. Tu też nic nie widzę. Czekaj, to już ja przez przypadek wyrzuciłem. Nie, no, tutaj nic nie ma. Dobra, o, mówi, że tarcza, dobra, to tarcza. Uwaga, czekaj, stań tu naprzeciwko mnie. Wojowniczy, a, prawda, wojowniczy. Szacuneczek. Szacuneczek. Dobra, i chodź, druga piramida jest w tamtą stronę. O kurczę, noc się robi, stary, jest poważnie. Kloca dalej nie ma na serwerze, co jest najważniejsze. Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni. Ale wiadomo, to już kiedy wejdzie, więc kurde, no. Jest duże ryzyko. Dobra, strzelam się w tamtą stronę i zobaczymy, co tam się dzieje, bo tam już kiedyś byliśmy, ale może to zostało wykorzystane do drugich mocy i tak dalej. Ja tutaj mam tą swoją stację badawczą, w sumie trochę ją opuściłem już, ale dobra. Trzeba wszystko posprawdzić, co jest. No i to jest ta piramida, ona wygląda podejrzanie, no. Gdzie ty jesteś? Okej. Za tobą, niedaleko. A ta piramida, Jezus święty. No właśnie. To jest ta, co tak się pali, tak? No. Dobra. Dawaj, chodź, zwiedzimy ją, dawno mnie tutaj nie było. Tutaj był kamień nieskończoności, no ale... Może tutaj też były te super moce Tora, może tak. Gdzie jest wejście? Tu, z tej strony, od drugiej strony jak my przybiegliśmy. Jestem. O kurczę, Davison. W sytuacji troszeczkę niekomfortowej, ale spokojnie. Lekko sytuacja bez wyjścia. Dobra. Chodź na dół, o, tutaj. Ej, tu w ogóle jest otwarte! Ja to zawsze to zamykałem. Więc skoro to jest otwarte, to ktoś tutaj, no ktoś tutaj musiał być ewidentnie. Halo! I w tym grobowcu, czekaj, no zobaczmy, no on raczej ci nie odpowie, kurczę. Halo! Ale czekaj. Czekaj, no, co tu jest? Spróbujemy przejść tam. Co ty, kurde, tutaj odpalasz? Aha, tu. Przejście. No, chodź. I doskoczymy? Teraz już się boję, dobra. No ale tu też nic nie ma, stary. Tutaj był ten kamień skończoności z tym, tu są w ogóle jakieś tabliczki. A od mojego klona to jest, no. No ale, kurczę, ale nie ma nic, tu jest jakaś książka tylko, ale to jest pewnie ta, co ją już kiedyś czytałem. Co tu pisze? Sala sądowa to właśnie tutaj przed rząd uznał, że kamień skończoności musi tu zostać. No to już czytałem, to jest stare. No, w każdym razie, stary... W końcu ile mam czekać na ten film? Miał film lecieć. Halo! Zaczyna się, czekaj. O. Chodź. Nie no, stary, nic tutaj nie ma. Okay. Czyli to nie tutaj, nie o tą piramidę chodziło. Czyli chodziło o jakąś inną piramidę. Ciekawe o jaką w ogóle. Czekaj, ja zamknę to, żeby nikt nie wiedział, że to... Widziałeś jakąś piramidę jeszcze tutaj? Wow, sorry. Co ty robisz? No to sobie otwieram to przejście, przy przypadek. Aha, dobra, czekaj, dobra, idźmy stąd. Już nie ma co tutaj dłużej przebywać. Pik! Ale fajne. Dobra, gdzie idziemy? No wydaje mi się, że trochę jesteśmy w kropce.
kropce. Też trochę jesteśmy w kropce. Mi się wydaje, że musimy wrócić na planie nowo i przemyśleć nasze zachowanie. Co zrobić? Tak, myślę, że musimy się nad tym zastanowić i wrócić do tego jutro, żeby, prawda, świeży umysł był. Więc, i wtedy działamy. Tak, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co się wydarzy. I jeżeli tu jest faktycznie Milki, to musimy ją znaleźć.